PippersBoxing.com. Łukasz Janik, no masz tutaj masną walkę z Ola Falabi. Wylądowała w niedzielę. A, no ta strefa czasu, już przygotowała się tak normalnie, jak się czujesz? No dzisiaj poczułem się lepiej, bo przylecieliśmy przedwczoraj. Wczoraj pierwsza noc, tamta noc jako pierwsza noc. Obudziłem się o 3 w nocy i tak próbowałem jeszcze spać dalej, ale wiadomo, że to już nie było to. Dzisiaj przebudziłem się po raz pierwszy dopiero o 4:50. Znowu do 8:00 była walka ze snem, udawało mi się jeszcze trochę przysnąć. Więc dzisiaj czuję się dużo lepiej, jestem już bardziej wypoczęty na przykład niż wczorajszego dnia. No, mam jeszcze 3 dni do tego, żeby całkowicie się zaaklimatyzować, zregenerować siły, wypocząć do końca. No i... No widziałem tam fotki, gdzie w Mendes Boxing Gym tam już tam trochę leciutki trening robisz, tam rozgrzewki. Jak to wszystko wygląda? No wczoraj troszkę potrenowaliśmy, bo chciałem się przepalić, więc pół godziny się rozgrzewałem, później parę walki ścieniem, które tarczy z trenerem, rozciąganie, także to się trening zamknął się po 2 godzinach. Wiadomo, że nie są to już zbyt duże obciążenia, ale czułem się bardzo dobrze, jak na zmianę czasową, jak na krótki sen. Naprawdę bardzo dobrze się czułem, trener też był zadowolony. Szybki, dynamiczny, fajnie się rusza. No i myślę, że zaskoczę wszystkich pozytywnych sobotę. No, zapraszam wszystkich na radiostacji, tam w Radio Rampa, gdzie wszystkim mówię o twojej walce, zapraszam non-stop. No i daj Boże, przyjdą wiesz, nasze rodacy na tą walkę. A jak długo był twój obóz do tej walki? No, do samej walki przygotowuję się już 8 tygodni. No wiadomo, ten tydzień ostatni tutaj, no to bardziej regeneracja i przejście zmiany czasowej niż trening. To już są takie bardziej zawałowe treningi, ale 8 tygodni zanim tu przyleciałem, naprawdę bardzo ciężko trenowałem, biegałem dużo po górach. W te wakacje biegłem 14 razy na śnieżkę, przed całą walką 6 razy. No, sparowałem naprawdę też, sparowałem posturu do tego pojedynku. Bardzo ciężko trenowałem, jestem genialnie przygotowany, potrzebuję się tylko trochę złapać świeżości i myślę, że naprawdę zaskoczę kibiców i dam świetną walkę. Z kim sparowałeś? Z Pawłem Kołodziejem, z takim Faczyną z Czech. Wiem, że też nawet kiedyś Gołowki nie sparował, no bo chyba nie jest tutaj tajemnicą, że Gołowki sparuje z cruiserami. No zawodnik mocno odzwierciedlający Apolabiego, też taki śliski, od którego się otwiera. Ciężko było go bardzo czysto trafić na górę. No, myślę, że cały obóz, wszystkie przygotowania przebiegły jak najbardziej pozytywne i miałem pierwszy raz w życiu tak naprawdę tak wielką satysfakcję i przyjemność z samych treningów, z samych przygotowań. Ten okres spowodował, że no, chciało mi się trenować jak nigdy. Bardzo były to ciężkie treningi, no bo jednak przygotowanie do walki 12-rundowej jest to bardzo ciężki okres, mnóstwo wyrzeczeń i poświęceń, ale tak jak nigdy czerpałem z tego niesamowitą przyjemność. Pięknie. Główna walka, Curtis Shotem, Stevens, Gennady Golovkin. Jak widzisz tą walkę? No, widzę tylko jednego faworyta tej walki, dla mnie Golovkin jest niesamowitym pięściarzem. Wydaje mi się, że połamie Stevensona w zależności tego, w której rundzie. Jeżeli Stevenson będzie chciał podejmować walkę z Golovkinem, no to wszystko i skończy się to jeszcze szybciej niż powinno tak naprawdę. Jeszcze parę ostatnich słowa na twoim kibicu na całym świecie. No, chciałem wszystkich zaprosić albo przy telewizory, albo tutaj do Nowego Jorku, do Madison Square Garden na moją walkę. Dam świetny pojedynek, chcę wygrać tą walkę, zrobię wszystko, żeby tak było. No i zapraszam, będzie naprawdę ciekawie. Dziękuję serdecznie. Dzięki również.